Przechodzimy do kolejnego druku. Projekt uchwały w zakresie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa, w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych. Projekt prezydenta, druk 1356. Bardzo proszę, pani dyrektor. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ta zmiana wynika tylko z tego, iż należy dostosować informacje do kształtu wieloletniej prognozy finansowej, która została sformalizowana zarządzeniem pana ministra finansów z początku tego roku. To jest zmiana. Przepraszam, panie i panowie tam. Tam, czyli wiedzą gdzie. Bardzo proszę, jeżeli... Jest to zmiana techniczna. Dziękuję. Dziękuję. W tej sprawie mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej, która w dniu 9 lipca głosując 8 za, brak przeciwnych, brak przyjmujących, się, przyjęła taką opinię. Czy w tej sprawie ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie czytania. Jednocześnie oznacza to zakończenie czytania projektu i termin zgłaszania poprawek. W trybie statutowym nie zgłoszono żadnych poprawek. Głosowanie w bloku głosowań.